Piotr, brązowy medal Rafała Majki, to było dzisiaj wszystko, na co mogliśmy liczyć? No, wszyscy, którzy oglądali ten wyścig, to do końca wierzyli, że Rafał dojedzie do mety i będzie mistrzem olimpijskim. Ale jakby ktoś nam dawał brązowy medal przed startem, to byśmy go brali w ciemno. Bo gdy Rafał dojeżdżał do mety, miałem wrażenie, że on dzisiaj dał z siebie nie 100, a 150%. Cała drużyna dała z siebie 150%, bo no, tą pracę, którą wykonał Michał Kwiatkowski dzisiaj, czy Maciek Bodnar, czy Michał Gołaś, może tego nie było widać w telewizji dla przeciętnego kibica, który ogląda wyścig, ale te wszystkie założenia, które sobie ustaliliśmy wczoraj na odprawie, wykonali w 200%. Byli dzisiaj naprawdę fantastyczni w każdym elemencie trasy. Na odcinkach brukowych, na podjazdach, na zjazdach byli klasą sami dla siebie. No właśnie, wczoraj kiedy rozmawialiśmy, mówiłeś, że plan jest taki, żeby Michał Kwiatkowski próbował być w tych najważniejszych akcjach. No po to też, żeby mieć kogoś z przodu i żeby to nie nasza drużyna musiała pracować. Wszystko się udało. Później Michał poczekał na Rafała, pomógł jeszcze Rafałowi. Chyba rzeczywiście dzisiaj do taktyki tutaj ani cienia wątpliwości i zastrzeżeń mieć nie można. Tak, no możemy sobie układać taktykę, trzeba ją w trakcie wyścigu korygować. Dzisiaj tak wszystko się układało, szczęśliwie dla nas, że nie trzeba było dokonywać żadnych zmian, żadnej zmiany taktyki. Wszystko układało się wręcz idealnie. Liczyłem trochę, że ten odjazd z Michałem Kwiatkowskim, który pojechał, będzie trochę większy, może 10-12 osobowy. 6 ludzi to było trochę ryzyko, że nie dojadą do tej drugiej rundy, drugiej finałowej rundy, na której Michał miał właśnie na szczycie czekać na Rafała, a Rafał miał atakować. Ale tak się wszystko szczęśliwie ułożyło, że ta ucieczka z Michałem dojechała. Michał poczekał na Rafała, znakomicie pojechali zjazd i już na dole zjazdu byli w 10-osobowej grupie prowadzącej. Później bardzo, bardzo mocno jeszcze na tym płaskim odcinku Michał pracował, dał z siebie wszystko i wszystko wyszło tak, udało się tak, jakbyśmy chcieli. Nie miałeś łączności z zawodnikami, bo podczas igrzysk kolarze nie mają w uszach słuchawek. Kiedy usłyszałeś o tej wywrotce, w której leżał Enao i Nibali, a Rafał gdzieś tam cudem uniknął wywrotki, to co pomyślałeś? No powiem tak, szczerze, jak wjechali na szczyt w trójkę, to bałem się tego, bałem się Nibaliego, który zjeżdża fenomenalnie technicznie, zjeżdża bardzo szybko. Bałem się przede wszystkim, że może odjechać Rafałowi. Ale z drugiej strony no, wcześniejszy zjazd pokazał, że Rafał również dobrze zjeżdża, bo był w stanie przetrzymać koło Michałowi Kwiatkowskiemu. Oni odrobili około 40 sekund na tym zjeździe do prowadzącej grupy. Także tutaj byłem spokojny, obawiałem się właśnie o jakiś upadek. I jak usłyszałem, że leży Nibali, leży Enao, nie słyszałem nazwiska Majka. Także odetchnąłem z ulgą i wtedy już wiedziałem, że jakoś z tego wyszedł. Jak? Nie wiem, bo tam droga była bardzo wąska, on jechał na trzeciego. I później jak rozmawialiśmy, to sam powiedział, że on nie wie, jak mu się udało ominąć tych dwóch kolarzy, którzy się przewrócili. No też można powiedzieć, że dużo szczęścia mieli wszyscy ci, którzy kierowali samochodami technicznymi za peletonem. Sam wiesz coś o tym chyba najlepiej. No było dzisiaj kilka aut rozbitych na trasie. No te samochody nie są samochodami z najwyższej półki technologicznej i mieliśmy spore problemy, już nie mówię o tym, żeby nadążyć za kolarzami, ale żeby w jako takim tempie zjechać z tych zjazdów, bo były naprawdę szybkie, strome, a auta były no, średniej jakości. Piotr, wracając do kolarstwa i do tego brązowego medalu. Polskie kolarstwo czekało na medal na szosie podczas igrzysk 18 lat od Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Napisaliście dzisiaj historię. No bardzo się z tego cieszę. Ten 88 rok to jeszcze było kolarstwo amatorskie. My możemy sobie szczerze powiedzieć, że no dopiero od Atlanty, 96 rok, to był taki peleton, ten olimpijski, to było kolarstwo zawodowe, tak? I no wspaniały wynik, fantastyczny rezultat. Bardzo się cieszymy. Medal Igrzysk Olimpijskich, medal, który otwiera tak naprawdę rywalizację sportową na arenach olimpijskich i na arenach olimpijskich, gdzie startują polscy sportowcy. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry omen, że to właśnie kolarze otwierają tą klasyfikację medalową, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Może to nie koniec kolarskich medali, bo jest jeszcze niedziela i Kasia nie wiadoma. Ja cały czas mówię, nie pompujmy tego balonika za mocno. Rzeczywiście
Kasia Niewiadoma chyba przed startem była większą faworytką do medalu niżeli Rafał Majka. I naprawdę jest duża, duża szansa, żeby pojechała znakomity wyścig i zajęła bardzo wysokie miejsce. Ale do tego wszystkiego nie tylko dobrej dyspozycji, ale i potrzeba szczęścia, którego dzisiaj kolarzom szosowym nie brakowało.